Zgodnie z kontraktem szkoła ma być zrealizowana do roku 2021, tak żeby w roku szkolnym 2021-2022 dzieci mogły rozpocząć tutaj naukę. W związku z tym, że szkoła będzie wyposażona także w salę gimnastyczną, będzie tam biblioteka, będzie także aula, więc będzie prowadzona także swego rodzaju jakaś działalność wychodząca poza ramy szkoły, bo taki ośrodek szkolny sprzyja konsolidacji społeczeństwa lokalnego. Taki wielki pakiet dla północy Krakowa, o czym mówiłem już na początku tej kadencji. Szkoła, zespół szkolno-przedszkolny, który będzie obsługiwał to całe osiedle i gdzie jest bardzo potrzebna szkoła, ale też warto zwrócić uwagę, że tutaj na północy przez tym roku już się chyba rozpoczęły, albo jeżeli nie, to na początku przyszłego miesiąca się rozpoczną prace przygotowawcze do budowy tramwaju Krowocza Górka, Górka Narodowa. 29 listopada jest także już w zasadzie gotowe do budowy i jeszcze ulica Iwaszki, która też się od paru lat jest w projekcie, w tym roku rusza. Także północ zostanie odkorkowana i jakby doposażona.